Witam Was. Witam Was. Witam. Serdecznie. No, serdecznie. No i życzę Wam wszystkim smacznego, bo to jest akurat pora obiadowa. No, tutaj ma, tu już jest, mnie nagrywa już zastępca taty Miłoszek. No, super. No i pięknie. Będziemy nagrywać wszystko o traktorach. No, pięknych. No. No, ja teraz stoję tutaj przy tych silnikach stacjonarnych. To kiedyś myśmy produkowali początkiem Ursusa, na przykład najwięcej szło zamówienie do carskiej Rosji, ten czas te silniki, te różne przekładnie do napędu, na przykład na takiej warsztacie na hali, gdzie stał na przykład taki silnik. Tutaj Paweł jeszcze zrobi więcej takich silników, zdjęcie. No, do napędu różnych maszyn jeszcze, które to było kiedyś potrzebne. No, tutaj stoję przy ciągniku odrestaurowanym. On był produkowany w Gorzowie Wielkopolskim. No, Mazur 50. No. Piękna sprawa, ale później już tak w tym filmie było gdzieś tu nagrane przez tutaj muzealnego pana, to właśnie mówił, że zaniechali produkcję, bo tak Związek Radziecki w ten czas nas zaopatrywał w te dety, w sumie 50. Tak, to na kanale Agroprofil jest. Tak, tak. Te dety 54, te starsze, później były już 75, już były też z podnośnikiem. No. I tutaj, a tutaj już w późniejszej fazie dopiero podnośnik, który był zamontowany, w piaście. No, Piasto nie wszedł do produkcji, to też możecie sobie na naszym kanale zobaczyć film, między innymi właśnie o tym. No nie udało się tego produkować, a szkoda w sumie, bo bardzo ciekawy traktor. Ale te gąsienicowe jednak już później w ogóle wychodziły na dłuższy czas z użycia, chociaż w innych krajach gdzieś tam jeszcze się te gąsienicowe trochę produkuje. No a Mazur, to jeszcze warto dodać, że on w zasadzie to się też ze Związku Radzieckiego wywodzi, bo no te pierwsze Mazurki się opierały na KD-35. Tak, tak. Czyli kierowiec tak. Diesel-35. Identycznie wszystko, te lampy nawet KD też tak miał. Znaczy tak. No ten to już jest inny, bo to 35 była taka sama, ten pierwszy Mazurek, no, ten możliwe, już się różni. Ale tutaj ta sylwetka... Ale no sylwetka można powiedzieć, że jest podobna trochę. No, kabina to wiadomo, wiecie już od czego to jest, no. Do 40. Zbiornik paliwa od razu tworzy jako taki ala błotnik, tutaj widzicie. No, nawet... w detach to był z tyłu kabiny chyba, nie? Tak, det miał tutaj no, taki no, plecak. Piast też ma z tyłu. Tak, tak, bo w sumie tam z przodu za bardzo też nie ma gdzie montować. A tu przy okazji i jako obciążenie i zawsze można tu wykorzystać. Tutaj jeszcze jakaś ławka na pewno. Tak, no. Jakieś takie, no, można gdzieś tu dla pomocnika. To jest Mazur D50, właśnie jak to mówił. Tu macie kilka danych, tak na szybko przytoczymy. Rok produkcji 67, 50 koni, z pojemności silnika 5430, silnik S323C2. Ciężar własny, tu ciężko odczytać, niewybite jest. To trzycylindrowy to jest. Tak, trzycylindrowy Zandori taki silnik. No. Ale przystawka jest. Przystawka konkretna. No duże jest, może ma wolniejsze obroty, że takie ma duże koło. I jeszcze zaczep pulowy jest na dole i tu jeszcze logo GZM takie, które tam jest wyodlane. To możecie znać nawet z nowszych traktorów, bo czasem te odlewnie po prostu produkowały części do innych ciągników. Tak. I czasem po prostu, nawet w Zetorach 25 się zdarzają elementy, gdzie są właśnie z logo GZM, czyli gorzowskie. Zakłady mechaniczne Gorzów, bo tak. Niektórzy mówią gorzowskie zakłady, ja też tak z przyzwyczajenia, no. Ale tutaj widać na tym, że to nazwa taka oficjalna to było Zakłady Mechaniczne Gorzów. Tak. To nasze, czy to z rosyjskich, a siłownik tutaj mieli na zewnątrz. Tam pompa jest widocznie. Tak, no to wszystko takie zblokowane tutaj z tyłu jest cała hydraulika. Bardzo fajnie, bo tak, pompa jest na wierzchu, w razie czego cylinder do wymiany czy coś takiego jest, no wewnątrz kabiny tylko ewentualnie tam będzie rozdzielacz na pewno, no. Łącznik centralny taki solidny, no wszystko tu jest takie no inne.
dosyć szerokie gąsienice ma, bo czasami też produkowane były tak zwane błotniaki. Były bardzo szerokie gąsienice gdzieś w terenie takim, na przykład tam odszlamowywanie stawów czy jezior, gdzieś coś, przekopy, to jednak taki ciągnik w terenach, torwowiskach gdzieś, to musiał mieć właśnie te gąsienice, tak zwane błotniaki. No. I tutaj takie ażurowe są. No, ażurowe w tym, w, ale w miarę w Mazurku są już trochę inne. Szerokie.
płotu, a koledzy przejdą do demonstracji włożenia rozwarnią czyszczącą. Według ustaleń miał zrobić trzy rundy. Pierwsza runda zapoznawcza, sprawdzi jak wygląda teren, czy jest bezpiecznie, czy można tutaj wodę gdzieś ulokować. My bardzo byśmy chcieli, żeby tę wodę nam władował w to ogrodzone poletko, no ale nie jest powiedziane, że mu się to uda. Prawie trafił. No i kraszczemy. Nie wiadomo, czy nas usłyszy, ale jak będzie przelatywał w pobliżu, to... Czasami trudno wspominać, jak się spotkało setki osób przez jeden dzień. Nie. Wrócić tą pompkę, rozsmarować płatce litrową, panewkę, łożysko prawe, łożysko lewe. Tu pompka jest płoczkowa i każdy płoczek odmiernie dawał. Jeden płoczek na prawe łożysko rolkowe. Powinien pracować w tym kierunku, chociaż on w tym kierunku też pracuje, tylko tak, biegi są odwrotnie, pompka olejowa już w sumie nie działa, no, ona zamiast... Żeby zmienić mu kierunek jazdy, trzeba zmienić kierunek obrotów, próbuje to zrobić, ale się nie udaje. Bo on był na wystawie 5 lat nie chodził, ja go wczoraj próbowałem uruchomić dopiero. Nie